Cześć, witam Was bardzo serdecznie w takim odcinku poza naszą audycją, poza audycją Wasze Brzmienia. Dzisiaj będzie wywiad z Tomaszem Kowalczykiem, który na antenie Radia Kepa już gościł parokrotnie. Tomasz Kowalczyk, poeta, pisarz i kompozytor i pianista, człowiek wielu talentów. Nie będę przedłużał, zapraszam serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy przeplatanej utworami jego autorstwa.
Najpierw chciałem, na początku naszej rozmowy bym chciał zapytać, bo zajmujesz się i muzyką, i literaturą. Czy któreś z mediów jest dla ciebie ważniejsze, jedno z tych dwóch? Rzeczywiście, że tam, gdzie dosięga muzyka i literatura, one się gdzieś tam mieszają, gdzieś są zbiory wspólne, ale potem i literatura uczy duszę, uduchowienie w inny sposób i muzyka, nie? Ale jeżeli chodzi o mnie, to w moim życiu literatura bardzo, bardzo mnie rozwinęła, mnie osobiście, ale z krwi i kości jestem muzyką, nie? W ten sposób można powiedzieć. Nawiązując do tych literackich twoich działań i zainteresowań, zapytam, na czym się skupiasz głównie w swojej literaturze? Na poezji, naturze, odkrywaniu duszy, wszechświata i na tym, że człowiek tak naprawdę jest częścią wszechświata, a jak jest częścią wszechświata, to jest w sumie jego też całością, więc ja jestem wszechświatem, wszechświat jest we mnie, nie? W ten sposób po prostu. A natura, czyli coś, co stworzyło właśnie to, co jest poza nami, poza wszystkim, ziemska natura, ziemska przyroda, dalej idąc oczywiście, istoty ziemskie, pozaziemskie, to po prostu tęsknią do nas, my tęsknimy do nich, żyjemy jak gdyby wspólnymi odbiciami i nasze dusze są tak spokrewnione, że nawet o tym nie wiemy, co trzeba po prostu odszukiwać, jak astrolodzy odszukują nowych, wiesz, czarnych dziur, nowych kwazarów, nowych innych rzeczy, nie? No. Mhm. Przyznam szczerze, że bardzo to głęboko rozumiesz. Musiałbym się dobrze zastanowić nad tym, żeby rozgryźć. Kurwa. A czy odnajdujesz podobieństwa w pracy nad muzyką i nad tekstem? Synestetycznie oczywiście tak, nie? Bo dla mnie wyrazy i dźwięki mają różne barwy, więc te barwy tak naprawdę się pokrywają, bo synestezję też można rozwinąć, można się z nią urodzić, ale można z nią rozwinąć, bo to chodzi o połączenia neurologiczne w mózgu. Z tego, co spotkałem, to można. Aha, to chodzi o to, przepraszam, że wejdę w słowo, o synestezja, czyli odczuwanie... wszystkiego i różnych zmysłów różnymi zmysłami, nie? Aha. I w pewnym momencie dochodzimy do tego, że słowa są barwami, słowa są zapachami, słowa są dźwiękami i dźwięki są zapachami, więc wtedy jest ta pełnia. Charles Baudelaire z XIX wieku, poeta, mówił o pradobie, czyli że na początku wszystkie uczucia, wszystkie zmysły były sprzężone w pradobie. Wszystko było jednością. I płcie, i zmysły, i zmysły, płcie, i po prostu wszystkie uczucia, emocje były jakby jedną, wiadomo, kulą, która podczas wielkiego jak gdyby wybuchu, o którym wtedy jeszcze nie wiedzieli, aż tak, to podczas powstania wszechświata wszystko się rozproszyło i rozprzężyliśmy się po prostu, rozprzęgło się wszystko. I powstaliśmy my, tacy głupi na ziemi, że nie wiemy czasami nic, jak wsiąść do samochodu, jak otworzyć drzwi kluczem, a na początku wszystko było pełne, gdzie gdzieś tam, wiesz, komórce po prostu cząsteczce zapachu odpowiadał idealnie po drugiej stronie dźwięk albo barwa, nie? Mhm. Przyznam się, że nie słyszałem o tej teorii, o synestezji. Pradoba Baudelaire'a to jest coś pięknego. Symboliści, to jest XIX wiek, zaczęło, no oni kochali tego Alana Poe, bo od niego niby się to zaczęło, no to tak można mówić, bo od Dantego i tak dalej też, Wergiliusz też już stosował symbolizm, ale oni właśnie wierzyli w tę pradobę, nie? Wszystko było na początku jednością, nie? No.
A może czy jakieś inspiracje literackie masz takie, żebyś czerpał inspiracje z innych pisarzy, czy raczej tworzysz własny język zupełnie nie spoglądając na teksty innych twórców? Znaczy, chodzi ci o poezję, czy o muzykę i o A, prozę? właściwie to pytanie dotyczy i jednej sfery, i drugiej. Więc jeżeli byś zechciał odpowiedzieć na to pytanie w obu kontekstach, to będzie fajnie. No to w obu kontekstach to najbardziej natchnęła mnie poezja Jana Lechonia, naszego geniusza i mistrza, który został zapomniany. No został zapomniany w sumie przez komunizm, można powiedzieć. I oddając mu cześć, stworzyłem pełen album pieśni do jego utworów poetyckich. I to było po prostu w taki sposób, gdy czytałem jego wiersze, znaczy ja czytam jego wiersze w sumie od dzieciństwa, bo jestem w nim zakochany, tak samo jak w Leśmianie, Dantem i innych. Jak czytam po prostu jego wiersze, to od razu mi się nutki na pięcioliniach w głowie, melodia powstaje, harmonia, wszystko, nie? I jeżeli chodzi o to, to właśnie w ten sposób, nie? No to było tak naprawdę moje największe takie oddanie czci w muzyce, muzycznie dla poety, który jest wybitny, a który został zapomniany. I bardzo serdecznie w sumie wszystkich zapraszam do odkrywania jego wrażliwości, nie? Tak można powiedzieć. A bo teraz odpowiedziałeś tak naprawdę łącząc jakby oba konteksty, czyli jakby oddajesz hołd pisarzowi w postaci muzycznej. A powiedzmy, czy pisząc na przykład, jakby może wzorujesz to, złe słowo, chociaż niektórzy też tak podchodzą do tego. Czy się wzorujesz na kimś, czy raczej sam poszukujesz właśnie swojego? No właśnie, cała sztuka jest po prostu jak gdyby echem przeszłości, nie? I czy my chcemy, czy nie chcemy, od tego nie uciekniemy, więc artysta jak gdyby pracuje i działa w taki sposób, że najpierw tworzy, kumuluje w sobie emocje na swoich ulubionych tam malarzach, pisarzach, kompozytorach. Ale potem, żeby być sobą i stworzyć coś nowego, siebie, trzeba pójść o krok dalej, o metaforę dalej, o interwał dalej, o po prostu jedną linię, jedną kreskę dalej na płótnie, nie? I za tą kreską tworzą się nowe wszechświaty, i które są i tak rozwinięciem dawnych mistrzów, nie? One są rozwinięciem dawnych mistrzów. To, co stworzyli dawni mistrzowie, to trzeba wszystkim powtarzać. Bach stworzył język Chopina, Bach stworzył też język w pewnych niuansach Beethovena, Scarlatti, Beethovena. I to tak płynie sobie, jak drzewo genealogiczne się rozkrzewia, tak jest zawsze, nie? Od Wergiliusza do Leśmiana, od renesansu Bacha do Rachmaninowa, no i od Wergiliusza Dantego, bo literatura była szybciej, jak gdyby w sumie zapisywana, nie? Niż zapisywalna, o, niż malarstwo i muzyka, od Wergiliusza do Leśmiana, do Lechonia, do czasów współczesnych, nie? A może kolejnym moim pytaniem by... Więc po prostu ta inspiracja istnieje, cały czas istnieje i trzeba jeszcze drążyć i odnawiać, poznawać siebie. I no to jest jak bomba wodorowa, nie? No, tak to można opisać, nie? W skrócie, nie? Chociaż nie lubię skrótowych opisów, nie? Bo to miażdży, spłyca wszystko i miażdży wszystko, nie? A przechodząc do takiego pytania, może mało metafizycznego, a bardzo przyziemnego, to czy obecny stan, czyli pandemia, jak i czy wpływa na pracę? Znaczy na moją nie, na moją nie absolutnie. Cały czas uczę, czy to online, czy to naziemnie, bo ludzie i tak już mają tego dosyć. No cały czas komponuję muzykę wokalną. Teraz najpopularniejsza, jak za czasów rokoko, nie? To też jest piękny symbol czasów, nie? Że akurat piosenkarze, wokaliści wyszli na szczyt, bo to tak samo było w rokoko, że jak barok się kończył,
a tam przeważnie no, muzyka była, no i opery były, ale też muzyka instrumentalna królowała, tak przyszło rokoko, to zawładnęli wszystkim wokaliści, nie? I mamy właśnie taki okres, że i muzyka wokalna, i fortepianowa, no i uczniowie, i zlecenia prywatne. Dla mnie to nie ma znaczenia, bo cały czas tworzę, no. Mm-hmm. Cały czas, nie? Po prostu lecę z wszechświatem, no. A uprzedziłem cię o tym, że takie pytanie zadam. Jaką masz, skoro tyle tworzysz i na wielu płaszczyznach, to jaką masz rutynę taką codzienną, powiedzmy, czy masz jakąś ustaloną kolejność działań, czy wypływa to z ciebie wszystko naturalnie, że czy masz jakiś ustalony harmonogram, żeby cały czas utrzymać się na tych kreatywnych obrotach? Znaczy też to tu uczniom mówię, że najlepiej ćwiczyć rano i pod wieczór przed snem. Mhm. Tak samo robię i to działa bardzo skutecznie. Mhm. No co, budzę się, kaweczka i fortepian cały czas, 2-3 godziny. No i potem już mózg cały czas jest w tych najlepszych obrotach, nie? Nie trzeba niczego więcej, nie? Mhm. No. Bo to już nawet psychologowie opowiadali, że nasze mózgi są w najlepszej kondycji pod względem tych częstotliwości, kiedy się budzimy i kiedy zasypiamy, i to z muzyki, w muzyce najbardziej właśnie, z muzyki to wypływa i w muzyce jest najbardziej ważne, bo te częstotliwości, które przecież mamy w mózgach, to jest właśnie muzyka, nie? Mhm. No. I to jest najbardziej powiązane. I nigdy nie podchodzić do instrumentu, kiedy jesteśmy znerwicowani, bo nerwy psują każdą wibrację. Aha, czyli nie jest tak, że jeżeli powiedzmy jesteś zdenerwowany, to podchodzisz do instrumentu i te nerwy próbujesz przelać, tylko raczej przelać w sensie, czy przekuć na muzyczny język, czy raczej próbujesz się wyciszyć, a podejść do tego, kiedy jesteś spokojny, tak? Tak rozumiem? Znaczy to jeszcze zależy, nie? Czy chcemy ćwiczyć na przykład etiudy i tam, wiadomo, technikę, czy tam, i czyjś utwór, czy chcemy coś, wiesz, gwałtownego skomponować, bo jeżeli chcemy coś skomponować z petardą, no to wtedy to myślę, że wyjdzie, nie? Mhm. Ale jeżeli chcemy pograć, żeby rozwinąć technikę, też uduchowienie, poznać nowe interwały, czyli nuty i Bach, Chopin i tak dalej, Rachmaninow, poznać nowość, jak gdyby w swoim ciele, odkryć nowy symbolizm muzyczny, no to wtedy jak najmniej nerwów, nie? Bo jednak muzyka spotyka się, w muzyce spotyka się matematyka z uduchowieniem, nie? Jeżeli jesteśmy zdenerwowani, no to jak pójdziesz zdenerwowany na maturę z matematyki, no to zobaczysz, co będzie, nie? Znaczy ja nawet jakbym poszedł spokojnie, to by mi ta matura nie wyszła, więc to wszystko jedno dla mnie w sumie. No właśnie, nie? I kiedy ta matematyczna część muzyki w nerwach, z nerwami się spotyka, to jest, no jest... Jest po prostu czarna dziura. No. Mhm. A powiedz, wolisz pracę nad muzyką rozrywkową, czy nad muzyką poważną, klasyczną? A komponuję taką i taką, i bardzo przyjemnie idzie wplatać i klasykę do. Zresztą tak cały czas robiono, nie? A to zaraz ci powiem. I lubię wplatać klasykę do wokalnej muzyki współczesnej i na odwrót, nie? Ale tak cały czas robiono, bo Chopin bardzo lubił chodzić na opery, nie? I lubił te wszystkie kantyleny, gdzie tam wiadomo, że już było pewne natężenie kiczu. Mhm. Tak samo bardziej lubił malarstwo neoklasycystyczne, neoklasycystyczne, które teraz my wyśmiewamy, a jego dobry przyjaciel Delacroix, on to gdzieś tam w cieniu był, nie? Sobie, nie? Więc i on, i wszyscy gdzieś po trochu, Scarlatti na przykład w utworach na klawesyn wplatał czasami takie
włoskie splendory, takie włoskie, wiesz, folwarki, takie to wszystko tam czuć, więc to i tak się gdzieś tam przeplata i Czajkowski też gdzieś tam, Czajkowski właśnie też gdzieś tam był na tej granicy, też rozrywki. Jakiś symbolista też powiedział, że geniusz to jest to, ten moment, kiedy, to jest ciekawe stwierdzenie, jakiś symbolista z XIX wieku powiedział, że geniusz to jest ten moment, kiedy no, delikatna nuta kiczu spotyka się z wielkim uduchowieniem, nie? No bo gdzieś tam ta melodia tych wielkich klasyków, tych, w ogóle wszystkich kompozytorów, nawet Queen Michaela Jacksona, ona musi wpadać w ucho, ale nie wpada w ucho tak jak Zenek Martyniuk, tylko wpada w ucho na potężnym poziomie. Nie? Ale skoro mówisz o Zenku Martyniuku, to trochę cię złapię za słowo, bo w jednej z rozmów przed naszym wywiadem zdradziłeś, że Zenek Martyniuk pisze bardzo fajne melodie. Jak się odniesiesz teraz do tego? No, bo to jest właśnie ucho kompozytorskie, że dużo ludzi potrafi, wiesz, napisać ładną melodię, no bo to nie jest trudne, wystarczy mieć jakieś tam, znaczy, no jest trudne i nie jest trudne, ale z tym jest tak, że ładną napisać melodię da się, ale już wyraz artystyczny to o to trudno, nie? I tutaj jest trudno o wyraz artystyczny, a ładne melodie powstają, bo można by je wziąć na partyturę i rozszerzyć, zagiąć i by było wspaniale, nie? Tylko że musi być treść gdzieś tam, bo tutaj melodia jest treścią, nie? W tym momencie, a forma jest jeszcze ważniejsza od treści. No gdzie tutaj u Zenusia forma, no to no wiesz, no, ja nie będę krytykować głośno, nie? Ja nie lubię krytykować, no po prostu wiesz. Ciężka sprawa, nie? Żeby tak jakby opowiadać o wszystkim, to ciężka sprawa, nie? A powiedz w takiej... Ładne melodie pisze, nie? Niektórzy mówią, że Queen to jest kicz, nie? Że Queen to jest dupa, kupa, no i nie będę mówić... Niektórzy tak uważają. A ja uważam, że wiesz, nie, że może się mi tam Freddy nie podobać, cały ten, ale też ładne melodie piszą. No i to jest tylko oko kompozytorskie, nie? To jest oko kompozytorskie, nie? No. A powiedz, w takiej pracy, bo współpracujesz z wokalistami, komponujesz dla siebie, znaczy dla siebie, swoje rzeczy solowo, ale komponujesz też dla innych. I czy w takiej pracy solowej twojej nie korciło cię, też o tym rozmawialiśmy, ale w sumie nie odpowiedziałeś na to pytanie, czy nie korciło cię, żeby aranżować na więcej instrumentów, czy w swojej pracy solowej jesteś zdeterminowany, żeby działać samodzielnie ty i instrument, czy korciło cię, żeby właśnie grać z innymi, powiedzmy w zespole, albo w jakiejś szerszej właśnie aranżacji? No to jest ciężkie pytanie, nie? To jest ciężkie pytanie, bo odkąd pokochałem całkowicie fortepian i poznałem, że on nie ma żadnych ograniczeń, że jest całym wszechświatem, no to jest tylko fortepian i nic więcej, nie? No. Oczywiście zagrać mogę z każdym, bo uwielbiam takie współprace, nie? Uwielbiam dźwięk w ogóle, wiesz, wiolonczeli, uwielbiam no, bębny afrykański. No wszystko można tak naprawdę w taki sposób połączyć, żeby powstało coś pięknego zawsze. No ale teraz no, skupiam się tak na fortepianie, że po prostu, no żeż, no co mam powiedzieć? No. Nie, zastanawiam się. Biały, czarny. Ja broń Boże, tutaj nie chciałem zasugerować, żeby fortepian miał jakieś ograniczenia, jak ty to powiedziałeś, ale to pytanie wypłynęło z tego, że rozmawialiśmy wcześniej o podobnym pytaniu zadanym przez kogoś innego. Chciałem może zadać podobne pytanie, ale w inny sposób. Ponieważ po prostu ciekawiło mnie, czy w ogóle lubisz, bo to też trzeba lubić na pewno, nie, i nie wszyscy lubią grać w zespole. Niektórzy lubią się skupiać, powiedzmy, na jednym instrumencie i to chyba też nie jest, nie ma w tym nic złego. Nie wiem, jak ty to widzisz. Na pewno to i to rozwija, nie? Bo to się z tym powinno łączyć, nie? Bo, bo to nawet wynika z po prostu z muzyki.
kameralnej, że normalnie skrzypek jak gra solo, to dis słyszy wyżej niż S, nie? Mhm. Na fortepianie to jest jeden dźwięk. No, no. I gdy się zgrywa skrzypek z pianistą, no to musi ten słuch sobie tam, wiesz, to szlifować, nie? Dorobić, nie? Więc i to rozwija, nie? Tylko, no widzisz, teraz jest pandemia i co mam ci powiedzieć? No pewnie wyglądałoby wszystko inaczej. Wszystko by inaczej wyglądało, mhm. nie? No. No, ale wiadomo, że to i to trzeba łączyć, bo to rozszerza umysł i nie ma, zamykać się, nie? No, Czajkowski na przykład powiedział o Chopinie, że geniusz, ale nudziarz, nie? Z tego mhm. względu, że Czajkowski potrafił to, co on na wszystkie instrumenty, ale znowu on na sam fortepian nie potrafił tak jak Chopin. No i to wiesz, z jednej strony miał rację, z drugiej strony kompleksy i... Mm-hmm. No i tak to można sobie cały świat opowiadać, nie po prostu, nie? Mm-hmm. No. Thank you.
A powiedz mi, czy masz ulubiony utwór z twojego repertuaru, z twoich dokonań? Taki, który uważasz za może najbardziej udany, albo z którym najlepiej się identyfikujesz, albo po prostu, który lubisz najbardziej grać? Znaczy, że z mojego, to tak trudno powiedzieć, czy utwory wokalne, pieśni, czy fortepianowe, bo dwie ostatnie płyty na pewno są bardzo dla mnie ważne, Visions i Future and Past. No a tak to tak naprawdę wszystko, nie? We wszystkim się odnajduje, bo to zawsze gdzieś to jest jak malarstwo, wiesz, jak malarstwo własnej duszy w różnych latach, pamiętniki i tak dalej. Taki pamiętniczek malarski, poetycki, wszystko, nie? Więc wracasz do jakiegoś utworu sprzed 10 lat, no i czujesz to, co tam wszystko było, nie? No. Tak jakby po prostu taki mały wehikuł czasu, tak? Dokładnie. Czy z cudzego repertuaru, nieważne, czy z muzyki poważnej, czy rozrywkowej, masz jakiś taki jeden utwór, który jest dla ciebie jakimś takim arcydziełem, powiedzmy, niedoścignionym, albo które, który byś wskazał jako jeden taki... Trudno. No ja wiem, że trudno. Najlepszych nie ma. Ale zależy w jakim klimacie. No wybierz rock, pop, czy co? Wybierz. Ale to... Nawet reggae możesz wybrać, nie? No to szerokie spektrum, ale gdybyś miał powiedzieć z muzyki właśnie klasycznej. Klasycznej? No. Jeżeli chodzi o symfonię, to najbardziej lubię Czajkowskiego patetyczną symfonię, o której on sam powiedział, że to jest jedyne dzieło, z którego jestem dumny. Mm-hmm. I to jest z symfonicznych utworów to Czajkowski Symfonia Patetyczna, nie? Mm-hmm. Zapraszam wszystkich do słuchania, bo tam jest i Kraina Łagodności, i Pearl Harbor, i Hiroshima, i wszystkie odczucia, jakie można sobie wymarzyć, poszukać, nie znaleźć, ale znaleźć. Mm-hmm. A powiedzmy tak na dokładkę z muzyki rozrywkowej, no na przykład dla takiego silnego kontrastu z popu. Z popu. Najlepszy utwór popowy, znaczy taki najbardziej pop, szeroko rozumiany pop, nie? Ojejku. No na przykład lubię bardzo sobie posłuchać, bo to jak miałem 4 lata, 94 rok, pierwszy raz to widziałem, Remember the Time Michaela Jacksona, nie? Jak on tam, to jest taki dobrze zrobiony mastering, mix i mastering, i tak samo Who Is It, ale no Remember the Time i Who Is It. Remember the Time jest w Egipcie nagrywane i on w tym złocie sobie tam płynie między tymi wszystkimi. I to jest moje pierwsze wspomnienie. Jak miałem 4 latka i to pamiętam do dzisiaj, jak widziałem na telewizorze Remember the Time i wtedy mnie już, fotel wgniotło, nie? No, to jest opowieść o tym, jak faraonowa zakochała się w sumie w Jacksonie, a faraonem w tym teledysku jest Eddie Murphy. Aha, znaczy ja przyznam szczerze, że nie pamiętam teledysku. Utwór od razu w głowie kręci, ale teledysk zaraz po wywiadzie na pewno sprawdzę to. No. I tą dłuższą wersję 9 minut, nie? Bo to oni tam nawet tańczą, tak, ojej, co się tam dzieje, nie? Coś pięknego, nie? No. No dobra, bo zaciekawiło mnie to, z rocka? Z rocka. Ale to już wiesz, nie? To z rocka to ja bym wziął całą twórczość King Crimson. Mhm. Piękne rzeczy. Na przykład całą twórczość, ale tak, żeby wybrać utwór, to Night Watching, nie? To zostało skomponowane na podstawie inspiracji obrazu Rembrandta, nie? No to jest ten pierwszy rok, ten taki, kurczę, co powstawało równolegle do Pink Floydów i tak dalej. Mało to się o tym zespole słyszy, ale też geniusz, nie? Lata 60., 70. i Night Watching, King Crimson. Nie? No, do powtórki i do sprawdzenia będę miał zaraz po wywiadzie. To zadam takie pytanie, które często tobie jest zadawane.
czyli zapytam o trasę po Anglii. Widzę uśmiech na twojej twarzy, jak tylko dotykam tego tematu. Nie wiem, czy chyba nie lubisz do końca tego pytania, tak? No, przyziemność, nie? Tu Berlin, tutaj Anglia, no to się troszkę tam ten działo, nie? Mhm. No, grało się dla fajnych ludzi, którzy na pewno znajdywali w tobie gdzieś tam jeszcze inne języki muzyczne. Ktoś mi powiedział, że słyszał we mnie Keitha Jarretta, nie? Co było wspaniałym komplementem, nie? Takim najwyższej klasy. No i dużo wrażliwych, fajnych osób tam poznałem. Mhm. No. A jak to w ogóle się stało? Skąd pomysł taki, żeby... nawiązałeś do Berlina, ale skąd pomysł na to, żeby zrobić trasę po angielskich miastach? Czy skąd ten pomysł wyrósł? Wyrósł. Pojechałem tam i wyrósł ze znajomymi artystami po prostu. Nie? Aha. I stworzyliśmy to i powstało. Nie? To było, no, to była energia, nie? Energia. Tam z malarzami, pisarzami. Pojechaliśmy tam, posiedzieliśmy tam i zaczęliśmy robić koncerty, nie? Mm-hmm. No, fajna sprawa, nie? Tak samo jak w Polsce w Krakowie, to też była niesamowita przygoda, nawet jeszcze większa niż w Anglii, bo w Krakowie to, wiesz, są ludzie z całego świata i jak tam się grało w tych takich katakumbach, bo tam są piękne te restauracje wokół rynku, fortepiany w katakumbach i tam koncerty, jak się grało, no to spotykałeś ludzi z całego świata. Mhm. Widziałeś po prostu emocje zewsząd, nie? Zewsząd, nie? Mhm. Niesamowita rzecz po prostu. I to jest właśnie, był świetny dowód, że muzyka działa pomimo wszystko, nie? Nie ma barier, nie? Muzyka to wspólny język po prostu i nie ma barier, nie? Mhm. No ja przyznam szczerze, że w ogóle Kraków to jest piękne miasto, ja tam byłem niewiele razy, ale mieszkałem przez jakiś czas krótki w Krakowie i się można, no sam klimat też miasta sprzyja jakoś, dokładnie, jakoś tak, jakieś takie natchnienie tam się unosi gdzieś pomiędzy cały tymi. Czas, nie? Cały no. cały czas, zapach sztuki, nie? W murach, nie? No to jest piękne, to jest wspaniałe. Krakowie. Najpiękniejsze nasze miasto chyba w Polsce. No. Niektórzy mówią, że Wrocław też. Ja to słyszałem w kilku takich dyskusjach, gdzie tak rozmawiałem ze znajomymi na temat tego, jakie miasto się komu najbardziej podoba, to najczęściej padało właśnie Kraków, Wrocław. I jeszcze no. Gdańsk też bardzo silną reprezentację miał. Gdańsk to jest nasz Amsterdam. No. To jest nasz Amsterdam, to już wiesz. Gdańsk to oczywiście, nie? W Gdańsku to tam co dwa lata bywam, bo tam, no tam tak człowiek odpoczywa, jak ojej, te Neptuny, te wszystkie, mhm, te kamienice, to jest... Znajomy właśnie powiedział kiedyś, że po co mi Amsterdam, jak ja w Gdańsku mieszkam. No. No fajnie, nie? No dokładnie. A powiedz mi, tak zmierzamy już z tym pytaniem do końca naszej rozmowy, naszego wywiadu. Jakie masz plany literackie i muzyczne na przyszłość? No plan. Powoli się komponuje nowa muzyka. Komponuję powoli nową muzykę. Nowe utwory, miałem dużo mieć koncertów, mm-hmm. No wiesz, będzie dużo koncertów, będzie bardzo dużo koncertów, będą wernisaże, na których będę grać, chociażby u Grzesia Kochańca, genialnego grafika, który jest z Wrocławia właśnie, nie? Mm-hmm. Rodowity wrocławianin, czy jak to tam, no i będzie się działo, tylko musimy opanować sferę psychiczną naszego rządu, nie? I będzie się działo, nie? Na pewno będzie dużo, nie? Mm-hmm. No, na pewno będzie dużo. No chyba już tak to wszystko zmierza ku takiemu rozmrożeniu tej sfery takiej kulturalnej, bo widziałem, że festiwale, że na stronie nawet Poland Rock już jakieś takie ruchy są, że ten festiwal się odbędzie w tym roku. Łet ekstra, no. Także, no skoro Poland Rock się otwiera, no to wiadomo, wszystko się może zmienić, ale raczej wydaje się, że to lato już będzie bogatsze w artystyczne, w możliwości dla artystów występowania.
Dokładnie, to. dokładnie. Mam taką nadzieję i wiarę. Jak gdzieś będzie można posłuchać czegoś nowego, to dawaj znać i podsyłaj, albo jak Wszystko będziesz. podsyłam i o koncertach też będę dawać znać, nie ma problemu. Dzielimy się pięknym, dzielimy się sztuką, muzyką, wszystkim, nie? Nie ma, wszystko właśnie tak ma być. Dzięki ci bardzo za rozmowę. Wielkie dzięki. Pozdrawiam wszystkich, wszystkich, wszystkich. Pozdrawiam również. Dzień dobry, wiosenko, wiosno, cześć wszystkim. Witam wszystkich serdecznie.
Jeżeli życie jest opowieścią idioty, jak pisał William Shakespeare, a muzyka największym wyzwoleniem od życia, to powinniśmy bardziej dbać o te wszystkie nasze częstotliwości, o to, co z nas się wydobywa, bo każda z nich jest dźwiękiem.